Dzień dobry Państwu. Jak doskonale widzicie, przed oczami jest z nami jak zwykle Bartek Wadas. Bartek był ostatnio w paru ciekawych miejscach, spotkał paru ciekawych ludzi i nie przestaje, jedzie dalej z pomocą, ale po kolei przed nagraniem rozmawialiśmy i ja już wiedziałem wcześniej, Bartek był w Bachmucie, ale teraz mi powiedział, że nie do końca czuje sens w tej chwili akurat pomagać akurat tam i to mnie zaciekawiło, jakbyś mógł to rozwinąć trochę. Dzień dobry Państwu, widzimy się ponownie, słyszymy się ponownie. Od ostatniego naszego materiału, od ostatniego zaproszenia do Marcina minęło trochę czasu. Trochę zmieniłem w ostatnim czasie kierunek moich wyjazdów. Na północy w tej chwili jest spokojniej. Tam są prawdopodobnie przygotowania dopiero do czegoś, co się wkrótce zacznie. Natomiast najgoręcej, jak wszyscy wiemy, jest w okolicach Soledaru, Bachmutu, Siewierska. I tam były ostatnie moje trzy wyjazdy. Między innymi tydzień temu wróciłem z Bachmutu, z takiego bardzo specyficznego wyjazdu. Więc wtedy mogłem zobaczyć, jak to wygląda faktycznie od kuchni. Tak trochę zostałem zmuszony do tego wyjazdu, bo zostałem poproszony ze względu na swoje doświadczenie i ilość wyjazdów i kontakty na Ukrainie. Zostałem poproszony o udział w takim wyjeździe, w którym brali udział polscy politycy. Prosili mnie o koordynację i rady podczas tego wyjazdu, a ich celem był Bachmut. Bachmut, do którego wszyscy chcą jechać, Bachmut, który jest celem pielgrzymek w tej chwili osób, które zajmują się pomocą humanitarną, a nie do końca jest to miejsce, do którego powinno się jeździć. Po pierwsze, Bachmut w tej chwili nie potrzebuje aż tyle pomocy, ile tej pomocy tam się dostarcza. Magazyny są pełne, punkty niezłomności, to są takie trzy punkty w Bachmucie, do którego się dostarcza dary, które są dystrybuowane dalej, są pełne. Myśmy podjechali pod jeden punkt, musieliśmy jechać pod drugi, bo w tym pierwszym się już po prostu nic nie mieściło. Ja miałem przygotowane plany dostarczenia w inne miejsca pomocy, mianowicie to miało być okolice Siewierska, to miał być Toreck, to miał być Czasiwiar, no ale sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała, że nie byłem w stanie tam dojechać, bo musiałem jechać z zwartą grupą, a poza tym sytuacja w Bachmucie, czyli permanentny ostrzał, który przechodził w jeden wielki huk i te rakiety latające nad głowami spowodowały to, że nie zastanawialiśmy się, gdzie tą pomoc faktycznie dostarczyć, jak tą rozdzielić w Bachmucie, tylko wrzuciliśmy do tych punktów niezłomności i wyjechaliśmy z Bachmutu. Notabene droga, którą wjeżdżaliśmy do Bachmutu, w tej chwili ona już jest nieprzejezdna, ponieważ droga od Konstantynówki, Rosjanie podeszli pod tą drogę, mają pod ciągłym oszczałem. Notabene 2 tygodnie wcześniej, jak byłem na Sylwestrze, sam byłem ofiarą oszczału na tej drodze. No właśnie, opowiadałeś, tam rakieta uderzyła niedaleko was, prawda? Tak, jechałem z Konstantynówki do Bachmutu, to było akurat 1 albo 2 stycznia, jak pamiętam, 30 sekund przed nami. Widzieliśmy tę rakietę, widzieliśmy, jak leciała w drogę, trafiła w samochód, który stał bezpośrednio przy drodze, więc jak myśmy przejechali koło tego samochodu, no to tylko był żar, to była cisza, to były wywrócone samochody, zniszczenia, tylko zerknęliśmy, czy nie ma żadnych ofiar, akurat nikogo dookoła nie było. Minęliśmy ten punkt i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić z siebie bohaterów, nie jedziemy do Bachmutu. Właśnie Bachmut miał być tylko miejscem, przez który mieliśmy przejeżdżać, bo jechaliśmy do Siewierska, zawróciliśmy i z ogromną prędkością uciekliśmy z tamtego miejsca. Notabene jeszcze dostaliśmy jeden pocisk pole koło nas. Także zastanawialiśmy się, czy to było celowe, czy to było przypadkowe. W każdym razie te 30 sekund zrobiło różnicę. No w takich sytuacjach podejrzewam, zaczyna się kwestionować sens tego wszystkiego, ale z drugiej strony potem przyjeżdżacie do ludzi, którzy faktycznie potrzebują pomocy i mówili, że trafiliście tym razem na Czeczenów, przy czym tych dobrych Czeczenów. Oni walczą po stronie ukraińskiej, prawda? Tak, myśmy akurat jechali z pomocą cywilną do Siewierska, do tego Siewierska próbowaliśmy się dostać z dwóch stron i w końcu nam się nie udało, bo pierwszy to był próba właśnie przez Bachmut, później żeśmy objechali tą całą okolicę, próbowaliśmy się od strony Łymania dostać, tam też był oszczał i też były dosyć intensywne walki, musieliśmy to zarzucić, ale to była pomoc cywilna. Zawsze w samochodzie jest jakaś część pomocy dla wojska.
czy to jest jedzenie, czy to jest wyposażenie. I tym razem dzięki takiemu znajomemu Polakowi, który z Londynu pomaga też na Ukrainie, skontaktował mnie z batalionem czeczeńskim. Właściwie to był przypadek, ponieważ ja wieczorem, będąc w Charkowie, wyjeżdżałem do Konstantynówki, do Bachmutu i miałem umówione trzy jednostki, które miały dostać ode mnie pomoc, i o 5 rano dowiaduję się, że jest problem. Wszystkie trzy poszły na rotację, czyli wszystkie trzy jednostki, do których miałem dostarczyć, po prostu zostały w nocy odesłane z Bachmutu w inny rejon walk, no i na szybko musiałem zorganizować i zorganizowałem faktycznie dostawę pomocy dla Czeczenów. Ciekawe doświadczenie, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo fajnie opowiadali o tym, co robią na Ukrainie, jak są traktowani na Ukrainie, jak ich Ukraina wspiera, raczej ich nie wspiera. Praktycznie wszystko to, co organizują, jeśli chodzi o sprzęt, to albo zdobędą na polu walki, albo sami zorganizują środki, żeby to gdzieś nabyć, dowieźć na Ukrainę. Ja im militarnie nie pomagałem, oni dostali ode mnie trochę jedzenia, dostali ode mnie drona, dostali takich dwa generatory, trochę łopat, kilofów, takie rzeczy, które się przydają na pierwszej linii. Czy oni coś mówili o swoich dalszych planach, bo w cudzysłowie moi Białorusini bardzo otwarcie mówią, że oni by chcieli iść później dalej do siebie, a Czeczeni też tak otwarcie komunikują, że chcieliby się pozbyć, nazwijmy to, no po prostu Kadyrowa się pozbyć, nie bawmy się tu w jakieś metafory. Tak, w rozmowach, które ja z nimi przeprowadzałem, to faktycznie oni bardzo liczą, że załatwią sprawę na Ukrainie, tym bardziej, że część z nich na Ukrainie jest od 2014 roku, że załatwią sprawę na Ukrainie i wrócą jak najszybciej do siebie, żeby rozprawić się z Kadyrowem, jak skończą się pieniądze z Moskwy. Bardzo liczą, a myślę, że to płonne nadzieje na wsparcie Ukraińców, którzy powinni im pomóc w rozprawieniu się z Kadyrowem, ale oni wprost mówią, tak, następny jest Kadyrow i jak tylko załatwimy sprawę na Ukrainie, to wracamy robić porządek u siebie. Jeszcze tak zapytam, bo byłeś w Bachmucie, oglądałeś, to jest teraz głośne miejsce, i mamy takie porównanie, no byliśmy razem w Iziumie i pamiętam, że wtedy mówiłeś, że czegoś tak zniszczonego to jeszcze nie widziałeś. Bachmut wygląda dużo gorzej niż Izium w tej chwili, bo podejrzewam, że może być gorzej po tylu miesiącach walk. Tak, Bachmut wygląda gorzej. Myśmy nie byli na tych najbardziej wschodnich rubieżach Bachmutu, który jest najbardziej zniszczony. Bachmut w tej części wschodniej to faktycznie, jak to niektórzy porównują, to jest Warszawa po powstaniu w 1944 roku, natomiast myśmy byli w tej centralnej części Bachmutu, ale jest zniszczony, nie ma budynku bez uszkodzeń, nie ma, wszędzie są leje po bombach, zresztą oszczał jest ciągły. Myśmy akurat trafili tam w chwili, kiedy był bardzo silny oszczał, te rakiety w jedną i w drugą stronę latały, huk się zlewał praktycznie cały czas, ale zresztą byliśmy też świadomi tego, co się wydarzyło kilka dni wcześniej w Bachmucie, gdzie ranna została polska wolontariuszka z Krakowa, więc gdzieś to z tyłu głowy mieliśmy, no ale to była szybka akcja w Bachmucie, szybka i wyjazd stamtąd jak najszybciej. Ale tam dalej są ludzie, prawda? Cywile w sensie. My sobie nie zdajemy sprawy, ale Bachmut to wcale nie jest małe miasto. Bachmut przed wojną miał około 75 tysięcy mieszkańców, czyli to jest takie całkiem spore miasto. Podobno według Ukraińców, z którymi rozmawialiśmy, około 10 tysięcy ludzi zostało w Bachmucie. Nie widać ich. Jadąc po Bachmucie, przez Bachmut widać ludzi przemykających, widać ludzi gdzieś pojedyncze osoby, natomiast te 10 tysięcy po prostu musi siedzieć w piwnicach i w domach. No to dokładnie tak jak wtedy, kiedy byliśmy, kiedy nawet już po wyzwoleniu przecież się tam walki nie toczyły, ludzie się chowali. Ale teraz jedziesz dalej i mówiłeś, że będziesz licytował ciekawe rzeczy. Ja pamiętam, jakie rzeczy z tobą wiozłem, jak jechaliśmy, to były rzeczy zupełnie legalne, służby je widziały, ale były to rzeczy, które nazwijmy to budziły pewne wątpliwości, czy na pewno takie rzeczy da się wywozić. Co tam masz i skąd? Praktycznie od pierwszych moich wyjazdów, czyli od marca, kwietnia, zawsze coś przywożę, zawsze coś moi zaprzyjaźnieni Ukraińcy wojskowi, zawsze mi jakieś pamiątki zostawiają.
Z racji tego, że dalej gdzieś pracuję sam, dalej funkcjonuję sam, dalej zbieram pieniądze sam, więc szukam różnych źródeł i stwierdziłem, że wszystkie te pamiątki, które otrzymałem, po prostu wystawię na sprzedaż. Jest wiele osób, które są kolekcjonerami, a wiele osób też szuka pretekstu, żeby pomóc. Co jest? No jest dużo, dużo szewronów rosyjskich, są mundury rosyjskie, płaszcz zimowy kapitański, są czapki rosyjskie, są fragmenty bomby lotniczej, są tubusy, są granatniki przeciwpancerne. Jest trochę zabawek, więc jak ktoś będzie chciał wspomóc w jakikolwiek sposób, to znajdzie coś dla siebie. A większość z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na pomoc chłopakom w Legionie Polskim, bo mam w tej chwili z nimi kontakt i dostali ode mnie teraz trochę prezentów, oraz na sprzęt rehabilitacyjny, bo bardzo chcę w tej chwili się ukierunkować, żeby zawieźć kule, wózki, ortezy, tego typu rzeczy. Mam też kontakt ze szpitalami, gdzie są przewożeni ranni żołnierze z frontu. Legion Polski jest w tej chwili dużą organizacją, pewnie nie wiesz dokładnie, ale to nie jest głośna organizacja. Nie widziałem w polskich mediach jakichś bardzo wielu informacji o takiej jednostce, żeby ona faktycznie była, no, po prostu głośna, medialna. W krótkim czasie poszukiwałem kontaktu z chłopakami z Legionu Polskiego. W krótkim czasie udało mi się nawiązać kontakt z 4 jednostkami. A tak jak rozmawiałem z chłopakami, to Polaków jest tam całkiem sporo w różnych miejscach. Akurat ci moi chłopcy, z którymi ja rozmawiałem, to byli zwiadowcy, którzy byli po szkoleniu w Jaworowie i byli w tej chwili szli dopiero w kierunku frontu, czyli to byli chłopcy od dronów, chłopcy od zwiadu. Natomiast oni na jedną rzecz zwrócili mi uwagę. Oni wiedzą, po co tam są, ale oni też wiedzą, że droga powrotu do kraju jest dla nich na tą chwilę zamknięta. Opowiadali mi o przypadku rannego jednego chłopaka Polaka, który robił wszystko, żeby tylko nie zostać przewiezionym na leczenie do Polski, bo wiedział, że w obowiązującym obecnie prawie praktycznie z granicy zostałby zabrany i podlegałby polskiemu sądownictwu, aczkolwiek z informacji nieoficjalnych wiem, że jest gotowa w tej chwili ustawa, gdzie praktycznie wszyscy posłowie, wszystkie kluby poselskie zgodziły się, aby złagodzić te restrykcje dla żołnierzy i obywateli polskich walczących na Ukrainie. No to jest bardzo słuszna inicjatywa, bo ci ludzie robią to, co powinno być robione i przecież państwo polskie na poziomie takim oficjalnym bardzo wspiera zbrojnie Ukrainę, więc nie widzę powodu, czemu mielibyśmy tutaj ich karać. Natomiast faktycznie są pewne objawy, nazwijmy to, nieprzygotowania państwa do takich działań. Ja to ostatnio na granicy, musicie państwo wiedzieć, że to tak było, że Bartek właśnie wracał, ja właśnie jechałem i się minęliśmy na autostradzie i Bartek mnie ostrzegał, że są zaostrzone kontrole na granicach, zwłaszcza przy powrocie i faktycznie wylądowaliśmy na kanale, samochód przeszukał, obwąchał pies, faktycznie było tutaj sporo sprawdzania po stronie polskiej. Rozumiem, że u ciebie to wyglądało podobnie też, że tak to ujmę, trzepali pusty samochód na powrocie. Tak, nawet mi się zdarzyło pierwszy raz, że Ukraińcy wzięli mnie raz na kanał, dwa na prześwietlenie, bo niestety problemem jest, i to mi Ukraińcy mówili, że tą broń, mimo że się wwozi na Ukrainę, to ją się też wywozi z Ukrainy, bo tak zwanej broni nierejestrowanej, zdobycznej, która się przyda w różnych miejscach, przyda w cudzysłowie, w różnych miejscach świata, jest jej sporo i zapotrzebowanie ciągle jest, więc Ukraińcy bardzo dokładnie sprawdzają samochody. No to będę miał taką śmieszną sytuację. Mam minę przeciwpiechotną, którą dostałem od mojego zaprzyjaźnionego żołnierza. Oczywiście ta mina też pójdzie na licytację. No i w tej minie, jak otworzyłem ją, takie plastikowe pudełko, tam były takie resztki plastiku. No resztki, można było coś z tego wyskrobać. Popatrzyli, pośmiali się Ukraińcy, przepuścili mnie dalej. Byłem już na polskiej stronie, za chwilę biegnie Ukrainiec do mnie, mówi: weź tą minę pod kurtkę, nie pokazuj Polakom i wracaj do nas. Dobrze, wróciłem na ukraińską stronę. On mówi: to jest takie spotkanie nieoficjalne. Wziął tą minę i zaczął wyskrobywać ten plastik. I się mnie pyta, ja się go pytam: po co ci to? A on mówi: a wiesz co,
Mam nowego psa do przeszukiwania tutaj na granicy. Narkotyki już ma opanowane. W tej chwili będę go uczył właśnie na twoim plastiku, jak wyszukiwać materiały wybuchowe. No i mina przyjechała do Polski. Będzie też wystawiona na licytację. Tu właśnie trzeba niektórym wyjaśnić, plastik nie w sensie tworzywo sztuczne, w sensie materiał wybuchowy o tej samej nazwie, żeby nie było niejasności. A prawdę mówiąc, mnie ostatnio proponowali puste tuby po granatnikach, ale biorąc pod uwagę twoje ostrzeżenie właśnie przed kontrolami, to ja powiedziałem nie, dziękuję, zostawcie to sobie może kiedyś. Ja teraz miałem sytuację, że dostałem też fragment rakiety S-300. A z elektroniką, tak, kupa złomu. Ja tego nie chciałem brać, bo to było wielkie, ale byli moi znajomi, którzy też przywożą takie rzeczy, dałem im to. No to niestety nie udało się przewieźć, stali 4 godziny na granicy, dzwonili do Lwowa, dzwonili do Kijowa, kazali im wrócić i wyrzucić to i dopiero mogli przyjechać na granicę z powrotem. Śmieją się, że mają teraz nieparzystą liczbę pieczątek ukraińskich, bo przybili im pieczątkę wyjazdową, a później ich cofnęli z tą rakietą i musieli jeszcze raz wjechać. Czyli jeździsz dalej, tak? Nie zatrzymujesz. Ale ja nawet... Powiedz, nie jesteś trochę zmęczony już? Jestem zmęczony. Liczę, że to się jak najszybciej skończy. Jeszcze trochę środków zostało, celów jest coraz więcej, ale faktycznie planuję na początku marca 2-tygodniowy urlop z wyłączeniem telefonu i niemyśleniem o tym, co się dzieje. Zresztą planuję być tak daleko, że pewnie nie będę i tak miał zasięgu. Natomiast jeszcze w lutym pewnie uda się pojechać. Tym bardziej, że zbliża nam się rocznica wybuchu wojny. Z jednej strony podobno wszyscy wolontariusze chcą tam być w tym czasie. Z drugiej strony informacje, które uzyskujemy, to mówią Ukraińcy, wiecie co, wybierzcie sobie inny termin, a nie ten, bo może być gorąco i z jednej, i z drugiej strony. Tym bardziej, że i Ukraińcy, i Rosjanie to tak są trochę w blokach, żeby ruszyć do przodu. No, coś czuć, że już się zaczyna dziać, więc jeszcze na koniec się tylko zapytam. Mówiłeś, dostałeś odznaczenie od Ukraińców. Pochwal się, opowiedz, co to jest za... Bo to jest order, prawda? Nie medal, tylko order, jeśli dobrze pamiętam. To przyjemne. No, oczywiście nie robi się tego ani dla orderów, ani dla chwały, ani dla polubień. To, co my robimy jako wolontariusze. Tak naprawdę ja uważam, że to odznaczenie to jest, ja jestem jego dzierżycielem, ale to dostają wszyscy ci, którzy wspierają mnie materialnie, którzy pomagają w tych wyjazdach. To jest order nadany przez Najwyższą Radę Ukrainy, to jest tak zwany Biały Krzyż. Miałem go dostać w piątek, w zeszłym tygodniu, jak wracałem z Bachmutu, ale niestety to był dzień, kiedy spadł helikopter w Browarach z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Werchowna Rada Ukrainy nie była w stanie podpisać dekretu nadania tego orderu. Natomiast trafił on do mnie w dniu wczorajszym, bo jeden z moich zaprzyjaźnionych Ukraińców, asystent jednego z deputowanych ukraińskich, konkretnie posła Stefańczuka, spotkał się wczoraj ze mną w Gliwicach i przekazał mi oficjalnie ten order. No powiem ci, należy się, zdecydowanie się należy. Także... Ale też nie wiem, czy nie wyląduje na licytacji. Wiesz co, nie o to chodzi. To dostałeś, to zrobisz z nim, co ty uważasz za stosowne, a to faktycznie jest miły gest i to też jest taka trochę dla państwa informacja. Tam za granicą oni naprawdę tę pomoc doceniają. Przynajmniej ja to zdecydowanie widzę. Myślę, że ty też się z tym zetknąłeś, że czuć tę wdzięczność. Czuć tę wdzięczność, tym bardziej ja też miałem teraz bardzo taką sympatyczną sytuację, ponieważ ja pojechałem w Sylwestra. Wyjechałem z Polski koło 15 w Sylwestra. Nowy rok spędzałem pod Kijowem w samochodzie, najpierw według ukraińskiego czasu, później według polskiego czasu, ale założenie tego wyjazdu było takie, że trochę trzeba przyjemności tym żołnierzom sprawić na froncie, na tych blokpostach, więc przygotowałem dla nich 500 paczek świątecznych. 1/3 samochodu to były paczki świąteczne dla żołnierzy. Tam było wszystko, tam była Nutella, tam były kabanosy, tam były skarpety, tam były kremy Nivea, no to były takie dosyć obfite paczki, było ich 500 sztuk. No jechaliśmy przez Ukrainę, szczególnie przez te tereny frontowe
i rozdawaliśmy na wszystkich blogpostach, na wszystkich kontrolach te paczki. Cieszyło się to dużym uznaniem, z uśmiechem to przyjmowali. Na żadnym blogpoście nie zostaliśmy skontrolowani, a jak przekazaliśmy te paczki też Czeczenom, około 50 paczek z tym Czeczenom z batalionu czeczeńskiego, to stwierdzili, że kabanosy to powymieniają w okopach z kimś na jakieś inne rzeczy. Także taki był miły, świąteczny też akcent i on został fajnie odebrany przez żołnierzy. Tak zatytułujemy ten film. Pojechał do okopów i rozdał kabanosy wieprzowe Czeczenom. To jeździmy dalej. Dziękuję ci pięknie za rozmowę i przede wszystkim dziękuję ci za to, co robisz. Dziękuję, dziękuję Marcin, dziękuję za udostępnienie znowu twojego kanału i do zobaczenia po kolejnych wyjazdach. Oczywiście linki do zrzutek, do aukcji będą na dole, tam gdzie zazwyczaj takie rzeczy się znajdują. Dziękuję. Trzymaj się, Ukraino, i widzimy się niedługo.